Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i mam zaszczyt zaprosić was na drugi odcinek. Zagrajmy w Szalone Przygody Kaczora Donalda na konsolę PlayStation 1. Dobra, moi drodzy, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, a zarazem pierwszym odcinku, zaczęliśmy sobie tą oto serię. No i cóż, stuprocentowaliśmy pierwszy świat. Jak sami zresztą widzicie, mamy tutaj wszystkie trzy kółeczka zapełnione. I tutaj porozmawialiśmy sobie z tym bratem, przyjacielem Kaczora Donalda. Nie pamiętam szczerze, jak on się nazywał. W każdym bądź razie zaliczyliśmy sobie tu wszystko na 100% oraz pokonaliśmy naszego pierwszego bossa, którym była Bernadette. Oraz zrobiliśmy poziom pościgowy, gdzie gonił nas wielki, tłusty niedźwiedź, który chciał nas zmiażdżyć swoim tłustym dupskiem. Więc teraz zabierzemy się za drugi świat, czyli w skrócie inaczej Dagberg, bo nie będę tego ukrywał, że tak się nazywa Dagberg. Ciekawostka, te komputery są jakby inspiracją Crasha Bandicoot 3 Warped, ponieważ jak widzicie, to save i load. A tak było przecież w Crashu Bandicoot 3. Dobra, First Avenue, nasz pierwszy poziom, jeżeli chodzi o świat numer 2. Bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Zaciskamy zwieracze i jedziemy. Ja już doskonale wiem, że będzie mnie tutaj czekał istny rozpierdziel. O, ale fajnie, będziemy zaczynali poziom. Dobra. 19 życie, nice. W ogóle, co chciałem powiedzieć, to to, że bardzo mnie cieszy jedna rzecz, a wiecie jaka? Cieszy mnie... O! Dobra. Uniknąłem tego. Nice. Matko, myślałem, że ja spadnę. What? Szybko, szybko zdobyć. Ja pierdzielę, ale mi to szybko zniknęło z przed oczu. Dobra, próbujemy jeszcze dalej. Słuchajcie, rzecz, która mnie dziwi, znaczy, co mnie cieszy w sobie, to to, że... Kurde, i zgubiłem wątek. Cholera jasne, nienawidzę, jak gubię wątek. Dobra, nieważne, może sobie potem przypomnę, chociaż wątpię. Ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale... What? A, dobra, to mi daje jakby obrażenia, zapomniałem. Przecież to jest para wodna. What the fuck? Dobra, całkiem sprytnie to, żeśmy wykorzystali. Dobra, w końcu przejdę do meritum. Co chciałem powiedzieć? Kurde, widzicie, ja mam dzisiaj coś z pamięcią. Nie mogę sobie przypomnieć. Chciałem dojść do słowa, ale to, co się działo w tym, to, co się dzieje właśnie w tej grze, mnie po prostu dobija wręcz momentami. Znowu to samo, ja pierdzielę, pieprzony kurde Donald. Wracaj się tam. O, dobra. Nie lubię tak na ślepo wracać, to mi trochę przypomina Crasha 2. I takie wracanie się. A, dobra, przypomniałem sobie. Wersja na Nintendo 64 ma zupełnie troszeczkę odświeżone bardziej te poziomy. Nie będę tego ukrywał. Oraz to, że wersja na Nintendo 64 tutaj ma troszeczkę słabszy soundtrack. I zaczynając od tego świata, będzie, że tak powiem, karuzela trudności się rozkręcała. Czyli po prostu będzie w skrócie ciężko. What? O, dobra. Ogólnie to jest też ciekawa sprawa, to to, że w wersji na PlayStation 2 tej gry mamy coś takiego, że gyro, często, że tak powiem, są ekskluzywne cutscenki, tyle mogę powiedzieć, od gyro, kiedy zawsze pokonamy bossa albo coś w wersji na PS2, którą będę w przyszłości robił, bądź co bądź. Ja się dzisiaj nie będę denerwował, ale przyznam, że muzyka się fajnie rozkręca. I w tle można dostrzec jakieś tam samochody, by the way. Dobra. Okej. 21 żyć, wow. Poważny biznes, poważna liczba. Dobra,
Gin, śmieciu! No, o to chodzi. Bardzo mi się podoba otoczenie tego poziomu. Graficznie on naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że wersja na peceta też się dobrze. Też taka zła nie jest. Oj, widzicie, to była taka sama czcionka jak w Raymanie 2. Dosłownie. Co można zauważyć. Okej. Powiem wam, że wczoraj sobie byłem na tych ulotkach, tak jak w sumie już opowiadałem wam w pierwszym odcinku, że wróciłem. I przyznam szczerze, że całkiem sprawnie mi wczoraj poszło. I przedwczoraj. Tak więc... Nice! Cieszę się bardzo. Z tego względu, że w końcu, wiecie, będzie można sobie zarobić i odłożyć na parę ciekawych rzeczy, jak na przykład nowa nagrywarka czy coś. Bo nie będę ukrywał, będę planował kupić nową nagrywarkę. Bodajże Avermedia albo Elgato. To jeszcze będzie, że tak powiem, w kwestii uzgodnienia. No, w kwestii uzgodnienia to będzie przede wszystkim. No i też bawię się trochę, jeżeli chodzi o tą kamerkę, co teraz widzicie. Logitech C920. Bo mam problemy jakby z kablem z tyłu. W sensie takim, że ja mam wszystko za komputerem podłączone i są czasami niektóre gniazdka USB, które są, że tak powiem, zjechane totalnie. Co to oznacza zjechane? Czyli po prostu nie zawsze jakby według USB nie zawsze ta nagrywarka, kamerka. Wiecie, po prostu poruszyłem temat nagrywarek i teraz mi nagrywarka do głowy się wbiła. Kamerka nie zawsze, że tak powiem, będzie widoczna. Przez co muszę bardzo ostro kombinować. No ale dobra. Robimy teraz drugi poziom w Duckburg, czyli na polskie tłumaczenie to są dachy. Coś takiego. W każdym bądź razie ten poziom, ogólnie, co jest dosyć ciekawe, coś co odkryłem oglądając Let's Play polskiego gamera 17, to to, że w wersji na Nintendo 64 jest jakby takie trochę zrobione, że poziomy 2D, jakby to powiedzieć, są po lewej stronie, a poziomy 3D po prawej. Nie tak jak tutaj, że poziomy 3D są po lewej, a 2D po prawej. To jest zupełnie na odwrót zrobione. Jakby co, gram teraz na D-padzie, ponieważ na analogu ciężko się kontroluje w ogóle Donalda pod tym względem, że hej, Donald po prostu nie zawsze ci skoczy. No i właśnie coś takiego się potem dzieje. Ogólnie, jeżeli chodzi o porty tych gier, to być może, to nie jest pewne jeszcze w 100%, ale zabiorę się jeszcze za port Nintendo 64, PS2 i być może Dreamcast. Ale Dreamcast zrobił już takie jakieś zagrajmy na luzie, tak jak kiedyś robiłem. Okej. Okay. O, dobra, zdobyłem to życie. Nice. O. Dobra. Ta kulka, o której wspominałem w poprzednim odcinku, dowiedziałem się też, że to nie jest taka kulka magnetyczna, jak ja to sobie dopowiedziałem. Tylko to są orby, tak zwane. Czyli praktycznie zbieramy orby w tej grze. Przed checkpointem zginąłem, what the fuck? Mam nadzieję, że takie debilstwa jak z poprzedniego odcinka się nie pojawią. Ale kurde, dosłownie, typowo, przed checkpointem zginąć. I znowu jakby nie uniknąłem tego psa, cholera jasna. Ile w ogóle ta gwiazdka daje? Z 5? Coś takiego? Mam takie jedno zasadnicze pytanie, czemu ten koleś nie zginął? Serio, bo to już mnie na przykład bardzo zastanawia. O, dobra, w końcu ten pies deadnął. Jakby teraz zginął, to już bym zrobił edyt, bo ja już to już za dużo razy bym zginął. W jednym miejscu, rzecz jasna. Życia się nie restartują. Dobra, orb też się nie restartuje. Ta gra jest bardzo mądra, jeżeli chodzi o to, bo bądź co bądź, gdyby orb... Cholera jasna, no o co chodzi tutaj? Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. No, co ty odpierdzielasz, Donald? Kuźwa mać, no o co mu chodzi? Próba numer 2. No, nareszcie żeś, kurde, stanął normalnie, Donald, a nie co ty odpierdzielałeś, na krawędź stawałeś. Ja pierdzielę. Dobra, gdzie my mamy te wrotki cholerne?
Może życie sobie nadrobię w końcu. What the fuck. Dobra, mamy wrotki. I koniec poziomu. Hurra! Pierwszy poziom będzie w ile zaliczony? Aż się boję spojrzeć na licznik, bo będę musiał wyedytować te fejle. 11 minut kuźwa nagrania, ja pierdzielę. 11 minut nagrania. Znaczy, było drugi poziom, co ja gadam? Widzicie, ja już nie myślę, kompletnie w drugim poziomie. Dobra, to się zgadza. O co chodzi? Aha, czyli że jak zdobędę dopiero wszystkie te zabawki, to wtedy on mi otworzy to. To nie jest głupie. Device Rooftops. Rooftops. Zapomniałem, że to jest drugi poziom, wybaczcie, po prostu dzisiaj jestem jakiś taki zakręcony. Dobra. Jedziemy teraz z poziomem 2D. Naszymi najukochańszymi poziomami, jeżeli chodzi o tę grę. Ogólnie każdy port tej gry jest praktycznie łatwy, nie będę tego ukrywał. Po prostu nie ma jakby takiego mega trudnego portu Kaczora Donalda. Wszystkie są tak samo, jeżeli chodzi o poziom trudności, jak no jak wersja na PS1 czy wersja na PS2. Wszystkie są takie same. Na razie jestem spokojny, jeżeli chodzi o to. Ale nie sądzę, że ja tutaj zdobędę gdzieś z 50 żyć czy 60. Wątpię w to akurat. Może szczęściem. Ale nie będę ukrywał, że potrafię w tej grze dużo żyć zdobyć. Jest to potwierdzone info. Tym bardziej, że teraz robię 100%, to tym bardziej zdobędę dużo żyć. Dobra, zginął. Śmieć jeden. Cholerny śmieć. Dobra. Jest, mamy wrotkę. I 26 żyć. What? What the fuck? Dobra, zginął. Tego czegoś elektrycznego to ja nie wiem co to. Jest! Wow, wow, to dobrze uniknąłem, to akurat dobrze uniknąłem, to mogę przyznać. What? Dobra. Okej. Zgiń! Na jaki temat chciałem w ogóle pomówić? Ej, tu mamy orba, dobra. I wrotkę, to wrócimy się po wrotkę. Co chcę w ogóle jeszcze powiedzieć? W ogóle powiedzcie mi szczerze, co sądzicie, czy chcielibyście te wszystkie porty, żebym nagrał jako let's play, czy jakiś jako livestream? Bo te gry, jak widzicie, długie nie są, cholera jasna. Ale to nie mówię, że to będzie od razu port po porcie, nie? Tylko chodzi o to po prostu, że co jakiś czas, na przykład za jakiś czas by się pojawił, nie wiem, let's play z wersji na Nintendo 64. A załóżmy za, nie wiem, rok czy coś pojawiłby się let's play z wersji, załóżmy, nie wiem, na peceta czy coś. Napiszcie, co sądzicie na ten temat. What? Nie, kurde. Tutaj była wrotka, trzeba ją zdobyć. Koniecznie. Ale muzyka się rozkręca. Nie wiem czemu, to mi trochę przypomina motyw muzyczny Pinstripe'a, trochę taki przerobiony z Crash'a jedynki, czy coś. Albo takie podobne instrumenty, co Pinstripe miał. Taka, wiecie, taki klimat mafii totalnej. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Dobra. Gdzie jest ostatnia wrotka, cholera jasna. Ej, ale zdobyłem przebieg 20, prawie 30 żyć. I przebieg Donald się uspokoił. O właśnie, przypomniałem sobie, mówiąc o Donaldzie. Pamiętacie, jak ja w poprzednim odcinku opowiadałem wam o tym szejku?
co on takiego robi, że na przykład jak Donald jest wkurzony, to potem jest szczęśliwy i ma taką trochę psychozę. Kiedy Donald jest jakby, kiedy ma taką, takie zdjęcie, jakie widzicie teraz, taki uśmiechnięty, to wtedy ma ultra psychozę, czyli po prostu w skrócie jego awatar ma troszeczkę takie oczy, jakby miał zeza totalnie. Jest totalnie, jakby to powiedzieć, jakby był psychicznie chory. A nie, ja wszystkie wrotki też zdobyłem. Cholera jasna, to co ja pierdzielę? Co mi się dzisiaj, co się ze mną dzisiaj dzieje? Nie ogarniam. Bo tak, bo ja wszystkie zdobyłem, wszystkie trzy. No właśnie. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, ale skoro mamy już Divis Rooftop zaliczone, to czas na Urban High Rises. To będzie dopiero poziom. To będzie dopiero poziom, zobaczycie. To będzie dopiero poziom. 17 minut zaraz na nagraniu. No, no to aż tak źle nie pójdzie w sumie. Tylko trzeba będzie parę faili wyedytować. I sprawdzę, czy coś z tyłu nie ma. Dobra, nic nie ma. Bo gra czasami lubi robić takie rzeczy. I ja to się nauczyłem od Raymana jedynki. Szczerze, takiego czegoś. Dobra, o, tam jest życie, tam jest życie. Kurde, nie zdobędę chyba już go. Dobra, po co ja się w ogóle cofam? Walić to życie w takim bociozie. Lecimy do przodu. Cholera jasna. To co powiedziałem wam w poprzednim odcinku, po prostu Donald postanowił sobie... What? Czemu jego buźka się nie zmieniła? Ej halo, to już jest przerażające. O, teraz, dobra. Widzicie, teraz Donald ma psychozę. No i znowu kolejne życie poszło się walić. Chyba, że zdobędę je jakoś. Nie, nie zdobędę go. To już koniec. Kolejne życie poszło się walić. Dobra, już nie. Już mam to życie. Istnieje, straciłem, kurde. Co to za... Ja pierdzielę. To już jest głupie. Zdobyć życie, po czym je stracić. To chyba trzeba być mną, żeby coś takiego zrobić. Serio. Tą mewę walić. Nie będzie mnie tutaj straszyć gnida jedna. Widzowie, czy ja w tym odcinku zdobędę 30 żyć? Jak myślicie? Zaraz widzę spam komentarzy w stylu nie, nie, nie uda ci się, nie uda ci się, nie uda ci się. Dobra, mamy wszystkie wrotki zdobyte. Bardzo mi się to podoba. Halo. W ogóle jak to wygląda teraz na kamerce? Szybko spojrzę. Dobra, wszystko git jest. Czy ja będę na tym przyklętym 29 całe swoje życie w tej grze? Chyba tak. Ja wiem, że wszyscy teraz za ekranami się ze mnie śmieją, że ja po prostu tak failuję w takiej... Przecież Pomidor, ty mówisz, że to jest taka prosta gra, czemu ty failujesz? Skąd ja mam wiedzieć? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, drogie dzieci.
Dobra, tu mamy orba, dobrze pamiętałem, że tu jest orb. Okej. Okay. What? Okej, okay, okej, okay, dobra, checkpoint. Gdzie jest koniec poziomu? Halo, dajcie mi koniec dajcie mi koniec poziomu. Nie koziomu, tylko poziomu. Dwadzieścia osiem. Niebieska gwiazdka do mnie. Jakbym zginął na samym końcu poziomu, to ja bym się chyba nie wiem, co ja bym zrobił w sumie. 38 i 28, ładnie. Dwadzieścia dwie minuty nagrania. Dobra, mamy wszystkie poziomy zaliczone na powiedzmy 100%. Dobra. Czyli po prostu za... To, czyli to działa w taki sposób, że jak zdobędziemy tutaj wszystkie zabawki, to dopiero ten poziom nam się odblokowuje. Mine Street. Spróbujmy zatem przed bossem. Bo to jest jakby taki oficjalny piąty poziom, nie ukrywajmy. Dobra. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Już mam pewne obawy co do tego poziomu. Następny świat to będzie dosyć chyba prosty, bo to będzie trochę taki świat horrorowy. Bo to będzie świat Magiki the Spell. Takiej postaci z tej oto tej z tej kreskówki Disneya Donald Duck. Tutaj dużo w ogóle postaci jest też z kaczych opowieści, ale ja niestety nie pamiętam wszystkich imion. To było strasznie ryzykowne jak na mnie, bo mogło to się wiadomo czym skończyć dla mnie. I co nas będzie godzić? WTF? Nie rozumiem. Mnie coś goni? Nie żeby coś ludzie, ale ja na razie nie widzę, żeby coś, cokolwiek mnie goniło. Aha! To ten samochód będzie nas gonił. Aj, zapomniałem. Jezu, jaka głupia śmierć. Jak ja mam to przejść? What the fuck? Nie, po raz pierwszy ja nie ogarniam, jak mam to przejść. Typowo. Dobra, czekajcie. To trzeba... Jak to zrobić? A tędy ja mam przejść! Lel! To ja tak mam przejść. Ja myślałem, że mam tamtędy iść. LOL! Ale bez sensu życia straciłem. A checkpoint. Dawaj szybciej, szybciej. Atakuj kogo popadniesz. Znaczy kto ci podpadnie. Czy ten śmietnik da się w ogóle w jakiś sposób skrzywdzić? Nie sądzę. To jest załamka, co tu się dzieje, ja pierdzielę.
No ale mam znowu 28 życie, miałbym już 29, tak by the way. Wow, tego to pięknie uniknąłem, nie będę tego ukrywał. Wow, nie musiałem podwójnego skoku i to jest koniec poziomu. WTF, o co chodziło tutaj, te nie mam zielonego pojęcia w ogóle. Takie typowe, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. O co chodzi? No dobra, nadszedł czas na Beagle Boys Tower, czyli po prostu bracia B. What the fuck? Dobra, czekamy. Po prostu w skrócie ten brat B powiedział, że zrobi z nas zupę z kaczki. Dobra? Po prostu w skrócie on będzie próbował nas zmiażdżyć tym swoim dźwigiem czy buldożerem. Nie, to jest dźwig, który ma kulę kamienną. No i po prostu w skrócie on będzie próbował nas zmiażdżyć i wiecie, bla bla bla, i na tym boss polega. Po prostu kopnij go w zadek przy okazji. Ale muzyka jest spoko. Szkoda tylko, że każdy ma tą samą muzykę w wersji na PS1. Bo wersja na Nintendo 64 nawet, że ma chujowy soundtrack za przeproszeniem. Muszę naprawdę ograniczyć te przekleństwa, bo samego mnie to już denerwuje. W każdym bądź razie, nawet że ma troszeczkę głupi soundtrack, to jednak nie będę ukrywał, że bossowie tam mają swoje soundtracki. W gorszej jakości, ale mają. What the fuck? Nie zgniataj mnie. Gdzie ta kula podąża? Okej. No nie, no to jest jakiś chyba żart. To jest chyba jakiś żart w tym momencie. Dobra, oberwał. Jeszcze tylko dwa uderzenia i będzie po tym bossie, kurde. To jest straszne, że ja się męczę na takich łatwych bossach. To jest smutne. Dobra, zostało mu jeszcze tylko jedno życie. Donald, czyń honory, po prostu skop mu to jego tłuste dupsko, by tym dźwigiem już nigdy nie mógł manewrować w żaden sposób, nawet jakby chciał. Wbij mu dosłownie tą kulę, dosłownie prosto w miejsce, gdzie załatwia swoje potrzeby codzienne. Przynajmniej będzie spokój od niego. What the fuck? Ty, to jest w ogóle głupie. Ta kula uderza tutaj i tam platforma spada. No to jest jakieś popieprzone totalnie. Dobra, oberwał, zginął. No i dobrze ci tak. Zginiesz marnie i poczwarnie, śmieciu jeden. A my ustawiamy sobie kolejny, że tak powiem, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, to się nazywa, no coś takiego na wsi też jest takim kogucikiem, nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym razie Donald to ustawia, a my dzięki temu możemy ukończyć świat numer 2,
i później pójść na świat numer 3, świat Magicki the Spell. I nie, to nie chodzi o to, że ja specjalnie stoję, po prostu tak gra się zamraża, że Donald nie może iść dalej. No ale dobra ludzie, skoro zanim skończymy odcinek, no to standardowo chyba te czasówki trzeba tu porobić, no nie? Tak więc myślę, że ja widzę się z wami już za niedługo. Robimy sobie tak po kolei First Avenue i skończymy to normalnie. Zaraz wracam. Dobrze, moi drodzy, mamy już... No dobrze, moi drodzy, mamy już cały drugi świat zaliczony w 100%, ale jest jedna rzecz, która przykuwa moją uwagę. To, minuta 54. Co to oznacza? Czyli oznacza to, że muszę jakby ten sam poziom przejść na jeszcze lepszy czas? Wiecie co? Zrobimy szybki speedrun. Zobaczymy, o co tutaj chodzi, bo mnie to naprawdę zastanawia. Nie będę tego ukrywał, że jednak skoro jest tutaj drugi czas, to jest to dosyć podejrzane. Tak więc spróbuję to z komentarzem dla was przejść. Po prostu tak nadzwyczaj się dzieje, jak to było za pierwszym razem. O co chodzi teraz? Minuta 54. I co? To będzie jakby... Że jak ja będę robić coraz lepszy to czas, to... Lepszy kolor się pojawi? To jest jakby taki odpowiednik reliktów czasowych? Nie mam pojęcia. Chcę to właśnie sprawdzić teraz. O co chodzi tutaj w ogóle? W każdym bądź razie, zapomniałem w ogóle wam powiedzieć o jednej rzeczy. Teraz mi się przypomniała, kiedy robiłem dla was ten montaż. A mianowicie to, że... właśnie. Jakby to jest trochę nawiązanie do Crasha 3, bo są tutaj relikty czasowe. I powiem wam szczerze, że...
jedyna różnica, jaka jest pomiędzy tymi reliktami, powiedzmy, tymi czasówkami, a tymi z Crasha Trójki, jest to, że w Crashu Trójce, jak były czasówki, nie było checkpointów, a tutaj są checkpointy, co szczerze mnie bardzo cieszy. Z jednej strony chociaż smuci, bo trochę jakby to byłby challenge, jak na taką łatwą gierkę, ale w momencie, kiedy dzieją się takie głupie rzeczy jak teraz, to się bardzo cieszę, że są checkpointy, bo inaczej let's play byłby chyba skasowany od razu. Dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Chcę to sprawdzić, bo to mnie zastanawia, o co z tym chodzi. Chyba nie dam rady. Bo już tutaj spadłem, tak. Padłem po prostu. Nie wiem, przepraszam was, dzisiaj mi się coś język plącze. Ale spróbuję jak najszybciej się dostać. Raz, dwa, trzy. Jak mi się nie uda na tym poziomie, to spróbuję na pierwszym poziomie, bo pierwszy był w sumie bardzo łatwy. Dawaj. Dasz radę, tu już jest koniec poziomu, zobacz, ostatnie sekundy. Bingo. I co my za to będziemy mieli? Nic za to nie dostaliśmy. Czyli kompletna strata czasu. Dobra, zapiszemy sobie gierkę. Zobaczymy nasz stan. LOL! Mamy już ponad połowę gry, proszę państwa. Matko! W drugim odcinku ponad połowa gry? Nieźle. Znaczy już sobie mamy połowę gry. Bo ponad się dopiero zaczyna od 60% bodajże. No dobra, moi drodzy. Tak więc... tym oto przepięknym i wspaniałym akcentem ja żegnam się z wami. No i mamy tutaj świat numer 3, świat Magicki the Spell, którym zajmiemy się w następnym odcinku i być może w następnym odcinku będziemy już mieli na pewno gdzieś to jest 70 lub 80% gry. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play, mam nadzieję, że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz stać łapkę w górę. Oczywiście to jest twoja decyzja. A jeżeli jesteś nowym widzem i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym filmem, jak i live streamem i żeby po prostu dostać te powiadomienia o tym, że coś wrzuciłem. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Szalone przygody Kaczora Donalda. Na razie i cześć.